Alleluja! Chrystus zmartwychwstał. Dzieląc się dzisiaj radością Chrystusowego zmartwychwstania, jesteśmy ludźmi nadziei, którą pokładamy nie tylko w swoich pragnieniach nieśmiertelności, ale przede wszystkim w Nim, żywym Bogu i naszym Zbawicielu. W tym roku szczególnie doświadczamy, mówiąc słowami Ojca Świętego Franciszka, czułości, miłosierdzia Ojca, czyli tego dotyku, który z wysokości krzyża wprost jest obecnością Chrystusa w ranach, którymi jest grzech i śmierć. I Chrystus nas dźwiga, podnosi. I to jest również kolejny motyw naszej nadziei i naszej radości. Chciałbym w tych dzisiejszych słowach życzeń zawrzeć również refleksję, którą zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi II, że lęk współczesnego człowieka bierze się z bezsensu życia, że człowiek nie traktuje życia jako całości, ale pewne fragmenty, które czyni jakimiś absolutnymi. A przecież papież mówi, inaczej żyje się w obliczu Boga, a inaczej w obliczu nicości. Dlatego wybierajmy tajemnicę Boga żywego, który poprzez swojego Syna przemówił do nas najmocniej i On chodzi naszymi drogami. I na tę owocność łaski wszystkich spotkań w naszych wspólnotach kościelnych, narodowych, rodzinnych z serca Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Alleluja.